jesteś brodaty. Już czekają na stacji, godzina 5:30, o 6:00 Shinkansen. Siadamy coś zjeść. O, tu mam takie naleśniczki 7-Eleven. Karola popija ciepłą herbatkę w butelce. Jest naprawdę ciepła. To jest fajne właśnie tutaj w Japonii, że są takie napoje w plastikowych butelkach, które są cieplutkie, podgrzane. No, a tu jest ten mój naleśnik, pancake. Bardzo dobry. Karola je kanapkę z jajem. Czyli ulubiona. Na drugi posiłek na śniadanie ryżyk z jajeczkiem w środku. Z sosem sojowym i z czymś jeszcze. Fantastycznie. Jak zawsze. Podróż potrwa nieco ponad 2 godziny. Z jedną przesiadką. I wszystko w ramach biletu JR Pass. Zmierzamy do chętnie odwiedzanego przez turystów Kyoto, w którym spędzimy 4 noce. Życie podróżnicze z tobołkami. Czekamy na generalnie na kolejny pociąg, który pojawi się tutaj za parę minut. To jest jego nazwa i tu mamy nasze miejsce, które powinniśmy zająć, czyli przedział 12, miejsca 14 A i B. To ostatni wagon. Tak. Trochę zmógł. Gdzie jesteśmy? Kyoto. I tu jest generalnie, wiecie co, pełno ludzi, wielkie to wszystko. I nagrywam też ku pamięci, żebyśmy pamiętali, gdzie mamy szapkę. Koło mistera Donata. Pada! Ale jest ciepło. To jest Kyoto Tower. 7-Eleven, idziemy kupić parasolki. Bomber opanowuje plan, gdzie idziemy? Opanowuje Kyoto, znaczy chcę coś zjeść i ustalić plan zwiedzania, ponieważ na 15 mamy ceremonię parzenia herbaty. Więc trzeba sobie ustalić jakieś atrakcje tutaj w pobliżu. Robimy to na bieżąco, no bo wszystko też zależne jest od pogody. Ale generalnie wam powiem, że mimo tego, że leje, to jest w końcu ciepło. No. A dajmy czapkę normalnie. W tym pociągu to ja zmarzłem normalnie. W pociągu też zmarzłam, teraz trochę mniej jest cieplej, a w tych niektórych to po prostu jest tak ciepło, że w końcu Kyoto było kiedyś stolicą Japonii. Więc zwiedzamy taki trochę jakby Kraków w odniesieniu właśnie do Polski. Gdzie idziemy? Starbucks.
No to Ohio Gozaimasu, witamy się z deszczowego Kyoto. Pierwszym naszym przystankiem na dziś będzie świątynia Atodai. Będąc w Japonii, warto też wspomnieć troszeczkę o religii. Większość Japończyków deklaruje się jako osoby niewierzące, czyli ateiści. A kolejna część z nich związana jest bardziej tradycyjnie, czyli to przechodzi jakby z pokolenia na pokolenie, z religią albo shintoistyczną, czyli polegającą na wiarze w wielu bogów, bardzo wielu bóstw. Tak naprawdę wszystko ma tutaj swojego boga, nawet toaleta. Albo właśnie z buddyzmem. Jedna z najstarszych, a zarazem najważniejszych świątyń buddyjskich w Japonii. Wzniesiona w 607 roku. Niewątpliwie największą uwagę przykuwa pięciokondygnacyjna pagoda, będąca najwyższą drewnianą pagodą w całej Japonii. Mamy dwie świątynie i teraz trzeba iść dalej, żeby obejrzeć resztę. Mamy tu świątynie buddyjskie. I wystawa była smoka, znaczy obrazu, takiej rzeczy, nie? Można sobie kupić jeden taki obraz, kosztował gdzieś 7000 zł. Ale taki mały. Także nasze buty już są przemoczone troszeczkę. Nie można nagrywać i robić zdjęć. Powinniśmy zachować się cicho, aby nie przeszkadzać osobom modlącym się. Przed wejściem oczywiście ściągamy buty w przeznaczonym do tego miejscu. Co ciekawe, odwiedzając to miejsce 21 dnia każdego miesiąca, trafimy na Kobosan Market, czyli targ z różnymi antykami, ubraniami i jedzeniem. Świątynię Todaiji i teraz będziemy kierować się na świątynię Tofukuji. Też jest to świątynia buddyjska. Wszystkie te raczej z końcówką Ji będą świątyniami buddyjskimi. I tu się zgadza. Nazwy świątyń buddyjskich kończą się zazwyczaj na
Tera lub Dera, Ji oraz In. Natomiast chramy szintoistyczne zazwyczaj zakończone są słowem Jinja, Taisha albo Jingu. Przepraszam za wymowę. Moment, pokaż tę minkę. Zawidzę. Karola miała rację, są toalety są wszędzie. Nazwa świątyni to kombinacja nazw dwóch innych świątyń znajdujących się w miejscowości Nara. A chodzi o świątynię Todaiji i Kofukuji. Tofukuji jest jedną z głównych świątyń Zen w Japonii, a została założona w 1236 roku. Świątynia przyciąga tłumy turystów, szczególnie jesienią, ze względu na piękne czerwone liście klonów. Przyjaśniło się, Karola zadowolona, wszyscy są zadowoleni, ale tu jest przepięknie. Nie sposób przegapić tu jedne z piękniejszych ogrodów Zen, które służą jako miejsce do medytacji i wyciszenia. Kwadratowe krzewy. Szachownica. Ładnie to wygląda wszystko. Pięknie? Tak, najbardziej. Idziemy tam na herbatkę, nie? Karolkę rozgrzeje. Tak, pani będzie dla nas robiła herbatkę. Karola jest zadowolona, że tu przyszliśmy. Tak, bo jest piękny ogród. Chociaż jest przemoczoną kurką. Ceremonią parzenia herbatę, którą mamy na godzinę 15, zostało nam jeszcze 5 minut. Pytanie, czy nas wpuszczą, bo bok te skarpety. No wpuszczą. Będziemy zaczynać. Podróże to nie tylko zwiedzanie zabytków i oglądanie natury. To przede wszystkim zatopienie się w tamtejszej kulturze. Jedną z japońskich tradycji sięgającą XIV wieku jest sztuka ważenia herbaty. Symbolizuje harmonię, szacunek, czystość i spokój.
Każdy ruch i kolejność mają tutaj swoje znaczenie. Wszystko jest precyzyjnie wykonywane. Jest to forma sztuki i duchowej refleksji. Podczas ceremonii nie tylko mogliśmy podziwiać ten proceder z bliska, ale również sami spróbować przygotować ten napój. Było to cudowne doświadczenie. Jak Marcin, wrażenia po ceremonii herbatki? Zen. Dobrze. Dobrze? No. To się dowiedziałeś. Ile stopni musi mieć woda, żeby macie zaparzyć? A już się pamięta. 80 chyba. Godziało. Nie. A ile? 60 do 70. No. Taka jest najlepsza. I od razu maczasz tym bambusowym, znaczy maczasz. Działasz tym bambusowym kijaczkiem. Takim jak do golenia kiedyś mieli. O właśnie, jak dziadki do golenia mieli. To tak wygląda mniej więcej taka specjalna bambusowa, taki specjalny bambusowy przyrząd. Tak. Robisz tak, aż ci się taka lekka piana zrobi. Pada deszcz. Pada deszcz, świeci słońce, pada deszcz. Co to za świątynia kolejna? Mombal, gdzie idziesz? Do hotelu przez świątynię! No to idziemy. Ja tak sobie kolebkujemy. Takie klimaty. Trochę zimno. Ej, tu chyba jest, chyba ja tak wyjdziemy. To krotka rosła polna, a nad nią szumiał gaj, zielony gaj. To witamy w naszym mieszkanku, w sumie mieszkanku. Będziemy tu na 4 noce, więc takie mieszkanko w Kyoto. Marcin w gacie. Generalnie jesteśmy w Okrzyncie. Tu mamy taką małą kuchnię. W pełni wyposażoną. Niech się grzeje. Mamy telewizor. Mamy takie sobie tutaj do jedzonka. Łóżko. I nawet nie wiem, co to jest. Zaraz może mi Bąbel wyjaśni, czy to jest podgrzewany dywan. Łóżko.
wyjście na balkon, jakbyśmy potrzebowali, ale tu można to suszyć, tu możemy suszyć pranie, doszłam do tego. Mam jeszcze łazieneczkę, kibelek, świeże ręczniki, wanna, to jest otwarte okno, więc je muszę zamknąć, bo przecież zamarzniemy tu. Pralka. Tu jest start, tu jest on. Nie wiem tylko, czy są jakieś. No, zaraz to zrobimy, co? I tyle. Co będzie się bąbel? Sushi. On nam robi, widzicie. A tu pływają rybki. Ciekawszych doświadczeń kulinarnych. Tradycyjne japońskie sushi, przygotowywane na naszych oczach. Na własnej skórze przekonaliśmy się, co znaczy świeżość składników. I tą przepyszną kolacją żegnamy się z Wami i zapraszamy już niedługo na spacer po Kyoto w tradycyjnych kimonach. Na koniec jeszcze nasza reakcja po udanym wieczorze. No to bąbel, co powiesz? Że jesteśmy po sushi pierwszym w Japonii, jedliśmy w Kyoto. Tutaj trochę sushi wygląda inaczej niż w Polsce, nie są to takie typowe rolki, a takie bardziej sashimi. Sashimi to jest w sumie surowa ryba, ale no, czy nigiri to się nazywa, dokładnie Wam potem sprawdzę i napiszę. Czyli ryż, a na tym na przykład surowa ryba. Było bardzo dobre, w ogóle miejsce mega klimatyczne, zaraz sobie zobaczycie, albo już sobie zobaczyliście, zależy jak zmontuję. A teraz podziwiamy sobie kwitnącą wisienkę w nocy. I w ogóle pan był taki przekochany, że dał nam parasole, bo pada, a my nie mieliśmy. I odprowadził nas do drzwi i zrobił nam zdjęcie na wyjście, więc no naprawdę są mega mili i sympatyczni, mimo że angielskiego tak nie do końca czają.